Cześć, tu Dawid Podsiadło. Czujesz się doroślej na nowej płycie? Bo wszyscy mówią, Dawid dorósł, Dawid dorósł, spoważniał. Tak. Czuję się starszy, czuję się bardziej dojrzały. Yy... Znaczy, wbrew pozorom właśnie, czuję się doj bardziej dojrzały przez to, że się przyznałem, że jestem trochę niedojrzały tak przed samym sobą. Więc pod tym kątem czuję się taki silniejszy i bardziej dorosły, że jakby już akceptuję to, że nie jestem dorosły jeszcze w niektórych sferach życia, a w niektórych jestem. Na przykład wiesz, w radzeniu sobie z miejscem takim zawodowym myślę, że jestem w miarę dorosły, że to ogarniam i że dźwigam to ciężkie brzemię. A w takich relacjach międzyludzkich, z ludźmi, z którymi pracuję, czy, czy właśnie też romantyzuję, to niekoniecznie. Jestem dorosły. Ale przynajmniej to wiem i mogę o tym śpiewać teraz bezkarnie. No, ale wiesz, mówi się, że człowiek powinien mieć w sobie element dzieciaka, bo to sprawia, że będzie, no może wiecznie nie, ale będzie długo młody i jakąś taką moc zachowa w sobie. Mnie się również podoba taki dowcip, który brzmiał, no, tak parafrazując, bo nie pamiętam dokładnie, ale ten w stylu, Jasiu, kim chcesz być, jak będziesz dorosły? A on mówi, muzykiem. I mama mówi, no, ale to musisz wybrać jedno. Tak, że... to, tak, to tak trochę działa. A no znasz tak. jakiegoś takiego y, muzyka, no może na polskiej scenie albo zagranicznej, który rzeczywiście może powiedzieć o sobie, że dorósł, że jest odpowiedzialny i tu na scenie, i, 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 i poza? Czy y, raczej to tak wygląda, że gdzieś tam w sobie taki niedorosły element ludzie zachowują? Hmm, nie, no jak patrzę na taki, takie postaci. Yy, yy. Tak, tak dwa razy starsze ode mnie, to raczej wyglądają na poważnych, dorosłych ludzi. Nie boją się mówić kontrowersyjnych zdań. Mają swoje to zdanie, bronią tego zdania. Tak teraz w głowie mi się wyświetla na przykład. Pan Maleńczuk na przykład, czy, czy Kasia Nosowska to wydaje mi, się, że to są dorośli ludzie, że to. Czy Artur Rojek? To tak, mam taki do nich, taki szacun, dystans i taką świadomość, że teraz rozmawiam. Z panem albo z panią, ale to nie jest ze względu na ich wiek, tylko tak jakby osiągnięcia, dokonania i no mądrość taką właśnie i dorosłość, że oni są tacy już skonstruowani, że już nie szukają części swoich, żeby się ułożyć. Mówisz o tym, że oni wygłaszają, no Maciek Maleńczuk na przykład, kontrowersyjne opinie, no ale o tobie też niektórzy mogą powiedzieć, że teraz kontrowersyjne opinie trochę wygłaszasz, bo mówisz, że e, wiesz, nie zawsze popularność jest fajna i tak dalej. Dla niektórych osób szczerze to jest szok. No tak, dla mnie samego byłoby to stwierdzenie szokujące jeszcze tam 6 lat temu pewnie, może siedem. Może 7, bo w sumie od pierwszego kontaktu z popularnością człowiek już jakby rozumie, że to nie jest super. Że to jest, to jest okej okay i bywa fajne, ale że generalnie to, to nie ma w tym nic fajnego I, i to jest też taka droga chyba. No, że raz wchodzisz w taki pociąg, że pociąg do popularności i ten on jest oklejony Twoją twarzą, więc potem, jak już. Nawet z niego wysiądziesz, no to ten pociąg gdzieś tam przejechał, ludzie zwrócili na niego uwagę, i już ty, nawet jak nie jedziesz tym pociągiem, to jesteś rozpoznawalny. no I yy, rozumiem, że to może być dla, dla kilku osób kontrowersyjne, ale no, ja tak jakby opisałem po prostu wszystkie elementy, z których składa się moja codzienność. No może nie wszystkie, ale, ale jakieś takie, które wzbudzają dużo emocji u mnie, i jednym z nich jest mój stosunek do popularności. Ale to, to nie są kontrowersyjne rzeczy, no. To dotyczy mojego życia, a mówię o takich kontrowersjach związanych właśnie z polityką, ze sprawami społecznymi, ze światopoglądem. I ja tak naprawdę jeszcze przynajmniej na tej płycie nie, nie, nie dotykam takich tematów, które faktycznie dzielą nas jako naród, dzielą nas jako ludzi. Glob. Wiesz, no nie śmiałam o tym, że Ziemia jest okrągła, na przykład. Mimo, że tak uważam. A, A nie osób, płaska. Tak, wiele osób myśli. Znaczy uważa i wierzy, ma dowody na to, że jest płaska. Ja byłem nie tylko na tej planecie. Mhm. I wiem, jak to wygląda z innej strony. I jest okrągła. Uwierzcie mi. A na jakich planetach jeszcze byłeś? Ja byłem głównie Wenus, zwiedzam. Mhm. To jest moja ulubiona planeta. Zwłaszcza ta taka cieplejsza strona. Hmm, bo to jest, to jest tam no, bliżej słońca, wiadomo. Yy... Znaczy ona też się kręci, ta planeta, jak nasza. I jest okrągła. I jest okrągła też, też. też. Chociaż ona ma taki bardziej jajowaty kształt. No. Ale piękna planeta, naprawdę. Dużo, dużo, dużo ciekawych miejsc. Yy... Też faktycznie wiem, że jestem jedną z, tam, z pierwszych osób, która stąd mogła się wybrać, więc. Mogę komuś tam. Zresztą zrobimy taki krótki poradnik po Wenus. To się nazywa krótki poradnik po Wenus. Na No i bardzo y, polecam. No, byłem przez chwilę, ale to dosłownie sekundy na Marsie, bo tam jest już mega tłok. Straszny. Nie warto, nie, nie polecam. Nie, no to wszyscy już tam. I sądy, i roboty, i boły, i samochód. Wszystko tam jest. I czy jest życie na Marsie? No i takie pytanie. i te, to, to są żarty. Wiadomo, że jest. No, no wiadomo. No, i znaczy z naszej z naszej galaktyki to, to tyle. A jak ci się podobało na Islandii? Na Islandii yy, bardzo mi się podobało. To w sumie też yy, wiele ma wspólnego z takimi planetami właśnie. Ludzie mówią, że to jest magiczne miejsce. Tak, jest ja magiczne akurat miejsce. jeszcze Islandii nie odwiedziłam, ale że to jest magiczne miejsce z takim jakimś niesamowitym klimatem, tak. e, który sprawia, że człowiek się czuje, jakby rzeczywiście był w innym świecie. Tak, znaczy nie ma tam McDonalda. No, to chyba dobrze. No tak, ale to, to jest właśnie takie miejsce na tej planecie, gdzie go nie ma i czuć to, że go nie ma, bo wydaje mi się, ja tutaj yy, tro, trochę żartuję, ale naprawdę tam nie ma McDonalda i bardziej myślę o tym, że właśnie Islandia jest pozbawiona wielu takich rzeczy, które są takie bardzo przewidywalne w naszym świecie takim codziennym. I tak, że, że się przyzwyczailiśmy do tego, że te logotypy, te, to, że to wszystko jest po prostu, jak idziemy ulicą, to, że ocieramy się po prostu o, o ten świat, który jest, a tam to jest taki reset, tak jakby idziesz tam i mówisz, yy, a, czyli nie musi tak to wyglądać, może być funkcjonujący ładnie i spokojnie świat, bez tych wszystkich świateł neonów i, i akurat drzew też tam, ale to myślę, że drzewa mogliby ogarnąć, bo to... Jak nie ma drzew, to jest trochę łyso. Zajmą się tym może. No. A jak to było tak sobie podróżować po tej Islandii, jeździć, jak to mawiasz, w tej te, mieć święty spokój, nikt cię nie rozpoznaje, nikt cię nie zaczepia. No tak, to było przepiękne przeżycie, bardzo yy, odświeżające i akurat w przeciwieństwie do innych miejsc, w których zaczynam tęsknić trochę za. Yy, no za tym co mam tutaj na co dzień i w sumie to nie jest tak, że tęsknię za tym że ktoś mnie rozpozna na ulicy tylko no tęsknię za byciem sobą tutaj, no tutaj jestem silny tutaj mam jakiś cel, plan, a jak jestem za granicą to, to, to no nic, nie mam jakby nie mam co robić więc ciężko mi się tak jakby przestawić na odpoczywanie i, i radość a właśnie Islandia była pod tym względem wyjątkowa, bo tam byłem po prostu szczęśliwy, wolny i miałem co robić, jak miałem cel. To zwiedzanie tej, tej, tego miejsca było po prostu bardzo ekscytujące. I. No. Na pewno tam pojadę. I nawet, wiesz co, teraz jak tak rozmawiamy sobie, przypominam, to to nawet może niedługo pojadę. Piękne to jest. Jeszcze ja byłem akurat tak w takim okresie wakacyjnym, gdzie tam był dzień polarny. Więc praktycznie nigdy nie robiło się ciemno przez te 20 dni i polecam. Cały teraz, dzień. teraz to zachęcasz. No. Teraz to zachęcasz. Trzeba będzie to się w lipcu Trzeba jechać. W Lipcu. Dobra, muszę to przemyśleć. A tak mówisz o tym, że miałeś cel, plan, jak byłeś, jak pracujesz normalnie, masz cel, plan i tam um, Islandia też była fajna, kiedy miałeś cel i plan. Jesteś takim człowiekiem, który musi mieć wszystko zaplanowane od początku do końca. Albo musi mieć jakiś konkretny cel, czy, czy potrafisz tak sobie funkcjonować, że a na najbliższe tygodnie nie mam żadnych planów, niczego nie muszę robić, to tak będę sobie spędzać czas. Mm. Nie no, odczuwam raczej taki stres, jak, jak nie mam kropek w kalendarzu y, i y, potrzebuję ich, żeby tak jakby się osadzić trochę i, i wiedzieć, że do czegoś dążę. Y, oczywiście jak mam dużo tych kropek, to wolałbym ich nie mieć chociaż na chwilę, ale. Y, to no nie, raczej ja, ja raczej potrzebuję, tylko że ja sam nie, nie tworzę tych planów. Ja nie, nie, nie umiem planować rzeczy raczej. I... Ale mam oczywiście ekipę, która mówi mi, co mam robić. Ty wykonujesz te plany. Tak, Realizujesz ja jestem świetny ja. w ogóle w wykonywaniu poleceń i realizowaniu planów innych ludzi. Średnio jestem gościem, który ma inicjatywę jakąś, ale jestem bardzo dobrym wykonywaczem zadań. Mhm. Tak mi się wydaje. Śpiewasz o miasteczkowym człowieku, śpiewasz o człowieku z małego miasta, i wiele osób, nie wiem czy czytałeś komentarze w internecie, czy w ogóle czytasz, w każdym razie wiele osób jest ci wdzięcznych za to, że, że się tego nie wstydzisz. Bo no. niektórzy by powiedzieli, a dobra, tam nie interesuje mnie, to to było kiedyś, dzisiaj mieszkam w dużym mieście, dzisiaj mieszkam w Warszawie, jestem stąd, a do, do innego miejsca się nie przyznaję. A ty nie. I masz w sobie coś cały czas z takiej osoby, że. Mm, nie wiem, czujesz się, czujesz się obco w dużym mieście, czy po prostu cały czas pamiętasz, skąd pochodzisz? Nie, czuję się równie dobrze teraz już i w Warszawie, i, i w swoim mieście, w Dąbrowie Górniczej. Ale to właśnie wydaje mi się, że na jakimś tam poziomie małomieszceczkowym jest właśnie o tym, że... Czekaj, bo coś miałem tak ładnie się odbić, że... No, że właśnie nie ma jakby że to nie jest miejsce pochodzenia, absolutnie nie jest powodem do jakiegoś wstydu i to jest moim zdaniem piękna w ogóle tra tradycja i jakieś taki, takie zjawisko bardziej, nie tradycja, tylko zjawisko wyjeżdżania ze swojego rodzinnego miasta dalej i wydaje mi się, że to ładnie współgra z jakimś takim przechodzeniem w kolejny etap rozwoju w ogóle człowieka i Poznawaniu nowych ludzi, nowych sytuacji, nowego miasta. Nie każdy musi się czuć dobrze poza swoim rodzinnym miastem, i, ale myślę, że warto coś takiego w ogóle przeżyć i spróbować się odnaleźć w innej rzeczywistości. Ja też czuję się średnim reprezentantem takiej grupy wyjeżdżającej z małych miasteczek do wielkich miast i próbujących się tam odnaleźć, bo ja tu wszedłem w takich innych warunkach, trochę na dużym komforcie i, i raczej. Szeroko pojętej aprobacie mojego funkcjonowania w tym świecie i też materialnego komfortu, więc z nikim nie musiałem walczyć, ścigać się, udowadniać, że jestem równie wartościowy jak ktoś, kto zna nazwę nazwy ulic albo dzielnic w Warszawie. No ale, ale mówię bardziej o takich rzeczach związanych z charakterem i, i z osobowością, że, że nie ma się czego wstydzić. no Jesteś wartościowym. Bytem. Pewnie każdy z nas ma jakąś taką moralną, etyk, etyczną coś tam, strukturę w sobie, że, że wie, żeby być. Że, wart, że fajnie jest być dobrym człowiekiem. Każdy się źle czuje, jak jest złym człowiekiem. Tak mi się wydaje, że nawet jak to zagłusza i jest sobie złym gościem, to on wie, że to jest złe. Więc moim zdaniem rodzennie jesteśmy dobrymi ludźmi. I proszę o tym nie zapominać, i to nie jest tak, że są lepsi i gorsi, w sensie są lepsi i gorsi ludzie, tak, oczywiście. Ale to nie decyduje o tym miejsce, z którego pochodzisz. I gdzieś tam o to mi chodziło. To nie jest tak, że ja celebruję małomiasteczkową ludność, a atakuję Wielkomiejską, bo akurat z moich doświadczeń Wielkomiejska jest bardzo życzliwa, przywitała mnie. Ucałowała, o, jak mnie wytańczy, wytańcowali, jak mnie przywitali. Do dzisiaj pamiętasz? Do dzisiaj pamiętam. Nie, naprawdę poznałem bardzo wiele wspaniałych dziewcząt z Warszawy i, yy, i kilku spoko kolesi. Yy, I oni, oni w ogóle się nie przejmowali. I, i, też, I tak jak mówię, moja sytuacja trochę może być kontrowersyjna, specyficzna ale nie widziałem nigdy w jakimś takim podejściu, że żeby mówili, no my tu w Warszawie jesteśmy ogarnięci, ale ci, co przyjeżdżają, to... Och, nigdy nie usłyszałem z ich o słoikach. W taksówce usłyszałem kilka razy słowo słoik i też to było w takim kontekście. <laughs> A, wyjechali słoiki do domów. Da się przejechać po centrum, przez centrum. W święta. Tak. Albo w wakancji. Ale ja wtedy też bardzo lubię Warszawę. Mhm. Jak akurat się zdarza tak, że nie jadę wtedy do domu, to przepiękne, tu się tak jeździ wtedy zasuwa. Ty masz taki wizerunek, wiesz, takiego chłopaka z sąsiedztwa i kumpla. Tak? Takiego kolesia, no tak. do którego wiesz, każdy podejdzie, może sobie zrobić zdjęcie. Dawid nie powie niczego złego. Dawid fajny, można się przywitać i tak dalej. Ciężko byłoby ci z tym zerwać, nawet gdybyś chciał. No tak, to prawda. Myślę, że sam samoistnie jakoś tak i. i... Tak, bardzo naturalnie się to zmieni, no bo ja, jakby moja tolerancja i ochota na mm, taką wypracowaną, po prostu uprzejmość y, się kurczy cały czas, i y, nie mam tak jakby siły i już po prostu miejsca, żeby, żeby to, tego wszystkiego słuchać i to wszystko akceptować, zwłaszcza jak y, ktoś wchodzi do tego mojego świata bardzo agresywnie i to jest. To jest Obrzydliwe. Ostatnio staliśmy na stacji i jechaliśmy na koncert i po prostu typ podchodzi i mówi: Ej, mamy styczkowy! Zrób zdjęcie, żona mi nie uwierzy. I, I to jest jakby cały dialog, który z nim prowadzę i. strasznie mnie to denerwuje, przepraszam, że się zdenerwowałem, bo sobie przypomniałem to. I no ja, ja w tej sytuacji nie będę jakby tłumaczył mu, że to jest po prostu jakieś dziwne i mógłby to zrobić na 10 innych sposobów. I ja też jestem dziki, ja też na każdą reakcję już tak się nastawiam, że będzie mnie raczej denerwowała i mam tego świadomość. Tylko, że jeżeli ktoś jest super w tym i się uśmiecha i widzę faktycznie w nim na przykład, że przeżywa to spotkanie, no to szybko się tak jakby rekalibruje i, i robię takie kurde Dawid, naprawdę nie możesz być hamem po prostu uspokój się, to jest dla ciebie ciężkie, ale ta osoba naprawdę jakby też przeżywa Fajny moment w swoim życiu. Niech zapamięta to dobrze. Jakby ten proces zachodzi, ja od razu mówię: i proszę bardzo, proszę się nie stresować, wszystko jest okej. Okay. Tylko, że ja muszę od nich, od nich dostać się energię po prostu dobrą. A jeżeli dostaję gościa, który po prostu podchodzi, chybocze się po prostu na boki i yy, Z takim twaniakiem po prostu i. Zakłada, że to jest takie oczywiste, że ja mam ochotę na zdjęcie, bo nie mam nic innego do roboty i na to, z tego się składa moje życie. No to jest po prostu. Ale to jest temat. No to jest taki znak czasów. no. Dzisiaj to jest po prostu możliwe. Każdy ma 14 aparatów przy sobie i te trofea są czymś pozornie wartościowym, więc kumam, jakby to i nie, nie mam zamiaru z tym walczyć. Po prostu wiem, że coraz częściej będzie się zdarzało tak, że Ktoś. No, zmienić zdanie na mój temat właśnie przez taką sytuację, przez taką stacyjkę i przez taką rozmowę składającą się z trzech wyrazów, kiedy ktoś po prostu, kiedy ja nie zareaguję ciepło na takie zaczepki. To wszystko jest gdzieś tam. Ale super dźwięk. Nie nagrało się na bank, ale to był przepiękny dźwięk. Prawie jak ten telefon. Tak. No. Robię cały czas dużo rzeczy związanych z muzyką i to jest bardzo. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Przecież odłożyłaś, słuchaj. No pewnie. Przepraszam, ale to jest... Tak to jest jak dzwoni prezes, nie? I urwany kabel jest. Że prezes, prezes ma jednak sposoby, żeby zadzwonić nawet na odłożony? Przepraszam. Jest taka osoba, do której ty Wiesz, że mimo całego, tego, mimo całego tego wyjaśnienia i tak dalej, do której wiesz, że chciałbyś podejść z wiadomych względów, y, mówię o Polsce i o świecie, z wiadomych względów być może byś tego nie zrobił, bo wiesz sam jak to wygląda z drugiej strony, natomiast taka osoba, o której byś wiedział, że kurczę, no mimo wszystko mam jakiś stres, parę słów bym jej powiedział albo coś, że, że jest taka osoba, którą super szanujesz i pewnie chciałbyś ją spotkać. Myślę, że jest wiele takich osób, tylko że faktycznie odkąd za, zaczynam jakby głośno mówić o tej mojej takiej walce z, no z, z tym, że to jest takie oczywiste, że można podejść do drugiego człowieka i y, sobą go zasypywać, no to no, czuję jakąś taką hipokryzję w tym swoim nastawieniu. Więc zresztą byłem raz w takiej sytuacji, nie pamiętam z kim to było, ale y, widziałem jakąś taką osobę, której naprawdę jestem fanem i... Y, Mm, i miałem ochotę podejść i, i wyrazić jakieś uznanie, albo po prostu zawalczyć o zdjęcie. Dobra, to było na premierze Stranger Things. <laughs> <lacht> <lacht> mm. e, więc nawet nawet tam to było trochę uzasadnione, tam bardzo wiele osób robiło te zdjęcia i w ogóle, i ja miałem tam potężną walkę. Winona Ryder po prostu chodzi, dzieciaki z tego serialu, i, i stoję w tym namiocie i tak jakby to trwało godzinę, jakby taka walka ze sobą, i mówię, Boże, to się tak... Tak to jest. W sensie to się tak przeżywa, i ostatecznie no nie chcę być taki super szlachetny, że, że się nie udało, bo podjąłem taką decyzję. Po prostu chyba na, tak, na tyle długo zwlekałem, że potem już to nie było możliwe. Ale cieszyłem się w sumie, że nie mam tego, że tak jakby byłem tam, cieszyłem się, patrzyłem na nich, podsłuchiwałem ich rozmowy, stalkowałem, jadłem to co oni. Jak ktoś odstawił napój, to go wypijałem. Jakby byłem prześladowcą, jak. O. Ale teraz kontrowersyjny był z rozpędu. Ale <grym> y, 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 tak, no to było wtedy, to było takie mocne uczucie. Zwłaszcza, że to był ten zachodni świat, taki, no to jest już Ameryka, to jest już Netflix, to nie są nasi tutaj y, krajanie, tylko wielki świat za oceanu. Ale myślę, że tak, że przez to właśnie, przez to mają taką prywatną walkę z tym i, i przez to, żeby, że będę o tym mówił cały czas. To chyba sobie będę się ograniczał i będę walczył z tymi fanowskimi swoimi reakcjami. No bo tak, ja nie lubię hipokryzji. To jest jedna z takich rzeczy, która mnie bardzo mierzi. I no nie mogę sam nosić takiego sztandaru. Hipokryty. Więc przynajmniej pod tym względem będę. Szlachetny. Nie, tak. Ale wiesz, ja zawsze teraz, też akurat jeszcze w Polsce, może kiedyś y, szerzej, ale wątpię, mam jeszcze taki, taki wentyl bezpieczeństwa, że ta osoba też mnie rozpozna. I wtedy Aha, na przykład ona do mnie podejdzie zagiada. pierwsza. I wtedy. Więc będę na to czekał zawsze. Sprytne. Mhm. Może kiedyś Winona na Ryder też cię rozpozna. A, może. Ty nie podchodzisz, ja, ja że z, ona. Z hej, dam Z, Uydoną, Dawid. z trochę pogadaliśmy. <laughs> to już starzy znajomi. Tak. Namielonego czasem wpadnie. To Słuchaj, oczywiście, że tak. Yy, mówiliśmy sobie dzisiaj o tym, yy, bo ty tak stwierdziłeś, dosyć kontrowersyjnie, aczkolwiek ja się z tym zgadzam. Że dzisiaj nie ma szans na to, żeby ktoś stał się legendą w sztuce. Tak, zgadzasz się z tym. Ja mam prawda? wrażenie, że, nie wiem, od co najmniej 15, a tak od 20 lat, okej, okay, można zrobić karierę, ale nie ma już czegoś takiego, że ktoś się stanie super popularny. Może na polskim rynku jeszcze są wyjątki, hmm. i uważam, że ty jesteś jednym z takich wyjątków, ale gdzieś tam na świecie jest coś takiego. Naprawdę, ludzie. ludzie... Będą słuchać tego, co nagrasz, cokolwiek by to było. Mm. Tak to działa. Natomiast y tak globalnie, to mam wrażenie, że dzisiaj stać się legendą już się nie da. No tak, min minął już czas tego. To, to, to po prostu wiesz, ja, ja to tak y jak sobie próbuję najprościej wytłumaczyć, no to po prostu przez ilość y artystów, ilość y możliwości dostępu, no przez internet po prostu. No w latach jeszcze, nie wiem, 80., -tych, 90. -tych... No do, do, docierały do nas rzeczy i to się albo się tworzyły tutaj i to też miały zasięg jakiś taki ograniczony, no bo możliwości były dużo m, jakby mniejsze. Um, albo docierało do nas to, co ktoś tam zadecydował, że może dotrzeć i ten. Um, no, a dzisiaj jakby otworzysz po prostu YouTube'a i masz milion dzieciaków albo dorosłych ludzi, którzy decydują tego dnia, robię muzykę. Odpalam program wersji demonstracyjną, jestem muzykiem i wrzucam to do internetu, i jest nas za dużo po prostu. Nie da się zostać już tak na zawsze. Poza tym, co to znaczy na zawsze? No, nawet, no nie no, dobra, są jakby zespoły na zawsze. Floydzi nigdy nie zniknął. No. Radiohead nawet jeszcze się, tam. Załapali się załapali jeszcze. Załapali się, no. Myślę, że nawet taki Coldplay będzie, chociaż on już tak przez to, że cały czas tworzy. I to tak... Znaczy, ja lubię. Ja lubię. Ja nie będę mówił, że te zmiany mi się nie podobają. Ja lubię, to jest ładne. Chociaż no, te pierwsze płyty dobre były, ale... Yy, wiesz, no, mi, mi no taki... Poza tym zespoły jakoś tak... Znikają. Chociaż może to u nas w Polsce jest taka ta tendencja teraz. Mam wrażenie, że dużo więcej jest solistów niż, niż zespołów. Nowa płyta twoja. A propos. Ludzi, człowieku, dla, ciebie, dla wielu osób też jest zaskoczeniem. E, dlatego, że niektórzy się spodziewali, że pójdziesz w taką stronę alternatywy i tak dalej. A to jest mała niespodzianka, że ty postawiłeś na takie brzmienia, które są zresztą fajne. Bo Bartek dziedzic to jest. E, myślę, że do tej pory tak szeroko nieznany i, i nie tak bardzo doceniany, jak zasługuje producenta, to proszę bardzo, zaskoczył i wyszedł z tego naprawdę bardzo fajny krążek. Bardzo dziękuję przekażę Bartkowi. E... I no, Dawidowi. I tak, też przyjmę to. Eee, no, przepiękna współpraca, 9 miesięcy, czyli klasyczne, na jakby czas porodu, znaczy do porodu, e, czas ciąży. Eee, faktycznie było to czasami ciężkie, czasami były niestronności, czasami jakiś apetyt e, niespodziewany. Eee, no, ale już w momencie, kiedy to się pojawiło, no to patrzyliśmy... Z góry na tę dziedzinę z uśmiechem i z taką dumą, ze wzruszeniem. Również byliśmy trochę zaskoczeni, że taka krótka się okazała ostatecznie. I stwierdziliśmy gdzieś tam niedawno, że to w sumie śmieszne, że 9 miesięcy pracujesz i powstaje z tego 40 minut muzyki. Pocieszaliśmy się oczywiście takimi ten, ale że mimo wszystko te 40 minut, ale dobrej muzyki, więc. <laughs> Więc nie był to czas stracony. Ja z Bartkiem się mocno zakumplowałem za i myślę, że będziemy w swoim życiu uczestniczyć, nie tylko w takim kontekście zawodowym. No, jego system pracy był, był dla mnie czymś takim nowym. W ogóle, właśnie, to było dla mnie takie bardzo ekscytujące, że mogę się spotkać z nowym człowiekiem w kontekście tworzenia muzyki. I to jest piękny kontekst. W ogóle poznawania drugiego człowieka w trakcie tworzenia. Więc. Dla mnie to był bardzo dobry rok w sumie. Odkąd się poznaliśmy do, do końca płyty. I nie wiem, może kiedyś jeszcze coś zrobimy, może nie, nie wiadomo. Mm, ale ja mam tak, że mam niedosyt, że jeszcze bym coś zrobił yy, z Bartkiem. Zwłaszcza, że wiadomo, jak się już kończy, to nagle się okazuje, no już skończyliśmy, a teraz to byśmy dopiero robili fajne kawałki. Tyle jeszcze pomysłów. No, tyle jeszcze pomysłów. O. Znaczy akurat. Nie zostały żadne odpady. To jest ciekawe w tej współpracy, że wymyśliliśmy 10 numerów i je zrobiliśmy, i, i już skończył czas. No to powinieneś być zadowolony, że, no tak, że wiesz, Ale fajnie, plan zrealizowany. Jak są odpady, to zawsze zostaje takie, a ja to może to, bo to jakbyśmy tu dorobili jakąś taką część, to może to się da obronić, może wypuścimy kiedyś. A nie ma nic takiego. No to wiesz, być może jeszcze kiedyś wejdziecie do studia no i, i coś tam widzicie. Ja też czasami przychodzę do niego, do tej dziupli na powiślu. Sprawdzać, czy są odpady. Tak, ale nie i co, on zaczął robić nowe rzeczy. Przepraszam, tak podesłucham. Głowę chciałem się podrapać z tej strony. Nie ma problemu, zrobiłeś to bardzo sprytnie i sprawnie. Tak? Tak. Idealnie. Słuchaj, a jest taki moment z tych całych miesięcy tworzenia płyty, który zapamiętasz sobie albo który cię bardzo zaskoczył. No, bo wiesz, pracujesz z różnymi osobami, różne style pracy, a nagle ktoś robi coś takiego, że. Na przykład, dużo rzeczy, które robiliśmy, często siedzieliśmy przy muzie, wiadomo, wiele godzin i ten, ale robiliśmy takie czasami zaskakujące wyskoki ze świata muzycznego w inne światy. Nie wiem, raz pojechaliśmy na jakieś jezioro, raz, znaczy często wychodziliśmy coś przekąsić i pospacerować po okolicy. Mm, ale też często po prostu siedząc w tym samym miejscu wchodziliśmy na YouTube'a i, i szukaliśmy bardzo różnych, dziwnych rzeczy. Na przykład polecam obejrzeć serię filmików, yy, która nazywa się Święcenie Feretronów. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w Polsce, w naszym kraju. To jest taka impreza. Albo na przykład Rezurekcja Strażacy Dleją. też polecam. No i ale to jakby, bo to jest jeden y, rozdział, i to można o, ogólnie określić jako po prostu rozrywka. Y, ale była też na przykład y, dzięki Bartku, Bartku, dzięki Bartku, dzięki y, Bartku. Pokochałem na przykład Kieślowskiego i y, on pokazał mi mnóstwo wywiadów z tym gościem, którego nie miałem prawa poznać, bo on zmarł w 96 roku. a ja się urodziłem w 93. i tak jakby no nie, nie funkcjonował w mojej świadomości. I, e, słyszałem o jego filmach, których jeszcze nie widziałem. Bo jestem w trakcie czytania właśnie biografii tego reżysera i jestem zafascynowany. To w ogóle w tym roku wyszła e, ta biografia Katarzyny Zulmęgdolęskiej. Nie wiem, dwuczłonowe nazwisko, długie, mm. bardzo nie pamiętam, ale Pani Katarzyna to jest genialna książka. Jestem zachwycony, jestem w połowie w sumie i to jest tak napisane i, i życie Krzysztofa Kieślowskiego było po prostu. Niesamowite też. No. To taki człowiek był. Tak mnie to wzrusza, te listy w ogóle do rodziny. No, fenomenalne. Kupiłem sobie e, zestaw 46 filmów, dokumenty oraz fabuły. Jak zawsze oglądać, oglądać. oglądać? Jak zawsze oglądać? jeszcze jak czytałem o tych filmach teraz? Och, więc jestem wdzięczny Bartkowi za to, że pokochałem Kieślowskiego i mam nadzieję, że jego filmy też pokocham, bo na razie o nich czytam i są wspaniałe, ale nie wiem. Poza tym tak, książkę polecam, bo też na przykład dla mnie i myślę, że wiele osób z mojego pokolenia trochę nie ma świadomości, jak wyglądał świat w tam w PRL-u trochę i, i yy, znaczy w ogóle takie lata od 50 do 90, yy, bo tam dużo się działo bardzo i ja to tak przeszedłem tak no, że tam słyszałem coś. A teraz jak o tym czytam, w kontekście właśnie, nie wiem, jak, jak wyglądało życie studentów w Łodzi i jakie to miało znaczenie, rok 68, to w ogóle jest mega ciekawe. I wydaje mi się, że wiele osób tak mówi, że no, wiem, wiem, co się działo, działo się. Wiem, o co chodzi generalnie, ale ja zresztą cieszę, bo wiele się dowiaduje o takiej historii sztuki w naszym kraju i jak życie właśnie takie Polityczne ma ogromny wpływ na tę sztukę, jak ją ogranicza. I no bo ja się urodziłem w wolnym kraju. Ja mogę robić, co chcę. I warto pamiętać o tym, że to duża wartość i że ludzie walczyli o to długo. I nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. I stosunkowo od niedawno tak jest. No, więc korzystajmy z tego, że możemy mówić to, co myślimy. A oprócz tego, od razu dbajmy o to, żeby myśleć mądrze i czysto. Takie mam przesłania, <noise> więc na pewno zapamiętam Bartka. Choćbyśmy się nigdy nie spotkali już. Co jest mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. To, to pokazał mi Kieślowskiego, który po prostu nas wzruszał. My oglądaliśmy na przykład jest też taki, też taki w częściach wrzucony 100 pytań do format, i, i tam był, była z nim rozmowa. No Fenomenalne. Na przykład jest taki jeden dziennikarz. W ogóle polecam, bo tam jest tylu dziennikarzy takich dzisiaj popularnych, mhm. którzy są tam dwudziestolatkami i wyglądałem tak super, mam taki stylowy. Ale jest tam taki nie pamiętam teraz pytania, ale pytanie było dwuczłonowe i druga część tego pytania wynikała z tezy, którą ten dziennikarz sobie założył w pierwszym pytaniu. Tak jakbym, dla przykładu powiedzmy, że mówi: "No i yy, zrobił pan jajecznicę". I ja mam teraz takie pytanie: "Z ilu jajek ta jajecznica jest?". Jakiś jak patrzę, mówi: "Nie zrobiłem jajecznicy". Następne pytanie. I to jest super, Krótko. że jakby kompletnie nie interesuje go druga część pytania, bo już się nie zgadza z pierwszą, więc i, i to nie ma tak, że no ale o co panu chodzi, dlaczego nic nie, po prostu nie zrobię jajecznicy, popełniłeś błąd, nie, nie słucham cię dalej, idę dalej. I on to robi w taki sposób, że to nie jest arogancja, to nie jest hamstwo, to jest po prostu rzetelność, to jest konkret i tym imponuje mi, bo ja jestem absolutnie pozbawiony tych cech, jestem bardzo miałki i nijaki. Bardzo neutralny. Nie, no, nie przesadzaj, naprawdę. A, tak jest. Słuchaj, to Mało teraz... wyrazisty, mało konturów mam, tak mi się wydaje. Teraz Cię to konkretnie zapytam. Konkretnie Cię zapytam o jedną rzecz. Dobra. Bo to wiele osób interesuje. A ładnie opowiadałem o Kieślowskim, nie? Przepięknie no. opowiadałeś o Kieślowskim. Tak pięknie, jak piękne są jego filmy. Mm, mm? Zobaczę. Mm, koniecznie. Słuchaj, y, wiele osób będzie się nad tym zastanawiać i możesz opowiedzieć y, i odpowiedzieć nie wprost, tylko klucząc ale takie pytanie się pojawia i ono wiele osób nurtuje. Ile jest Dawida na płycie Małomiasteczkowy? A. Aha. Nie, to dużo, dużo. Jest bardzo dużo. Tak naprawdę, no, każda, każdy jeden utwór jest yy, o mnie. Mhm. Nie tylko o mnie oczywiście, yy, ale, ale o mnie gdzieś tam. Na przykład mogę, mogę wskazać utwory, gdzie trochę dodałem. No to byłyby to utwory... Co mówimy i. No i te trofea, no bo też jakby tam się różnie trochę od siebie, no bo nie mam nie mam zamiaru wyjeżdżać. W Polsce się czuję najlepiej i, i kocham to miejsce, więc nie. No tam tak jakby tam straszę, bo czułem, że bohater potrzebuje postraszyć, ale, ale reszta to jest wszystko prawda. To wszystko ty. Tak. I tak się przyznajesz. Oczywiście, no mógłbym, wiesz, myślę, że oprócz mnie na tej płycie jest mm, no jest kilka osób jeszcze, no. Czyli jak parę osób sobie posłucha tej płyty, to może odnaleźć siebie w tekstach. Jasne, totalnie, no to oczywiście wiedzą to już. Ja Właśnie. już wiem, że wiedzą. No, ale to nie jest potrzebne, żeby zrozumieć płytę, tak słyszałem. Słyszałem od ludzi, którzy nie wiedzą. Mm, o czym śpiewam, o kim... No bo no, ja przeżyłem jakieś tam... Śpiewam o tych swoich sytuacjach. No to na luzie oni mówią no ale ja mam takie sytuacje w życiu, nie, nie muszę wiedzieć, co ty przeżyłeś, bo ja faktycznie, totalnie się to zgadza z moimi przeżyciami. I w ogóle dużo y, facetów zaczęło pisać do mnie, co się... jest przyjemną odmianą też. Y, I mówią, stary, ja to zawsze miałem tak, no ty to podsiadujesz, jesteś taki, wiesz, że dziewczyny cię lubią, fajnie, fajnie, ale generalnie, no to chodziłem na koncert, no bo szła moja dziewczyna i chciała, żebym poszedł. Ale teraz, jak ja się rozstałem, stary, co ja przeżywam, co ja czuję, ty mówisz wszystko, co ja przeżyłem. Dzięki. I to jest fajne. W sensie. Coś nowego. I to jest chyba sukces. No to chyba tak. Zdecydowanie.